Rozumiem, ale zdaje się pan sobie sprawę z tego, że jak nie podporządkujecie się teraz, to nastąpi rozwiązanie siłowe? Chcecie tego naprawdę? No nie, proszę próbować. Mówię to spełno, ale po to jesteśmy tutaj, żeby z wami porozmawiać, żeby do tego nie doszło. A ja jestem tutaj po to, żeby pokazać, jakie są ogromne problemy, na które polscy rolnicy nie mają wpływu, ale, a ma wpływ na szczyt. Ale, już zwróciliście na to uwagę. Są media i jesteśmy... Ale szybko, spokojnie. Czy panu chodzi o to, że ci ludzie chcieli sobie wystąpić w telewizji? Przecież oni mają telewizor, nagrają się i puszczą się w domu i się obejrzą. Oni nie chcą być w mediach. Oni chcą załatwić sprawę, a nie tylko się pokazać. Może pan, nie wiem, pan policja strajkował niedawno, był pan na L4, pani też była, czy to koledzy... To było honorowe? Spokojnie. Czy to koledzy musieli iść i za was wywalczyli i wy nie wzięliście L4? Bo my takiej możliwości nie mamy. Jak my pójdziemy na L4, dostajemy 10 zł na dobę. Tyle pieniędzy. Czyli co? Na bochenek chleba i kawałek kiełbasy. Wy macie możliwość i uszanujcie naszą możliwość. Bo będzie bardzo źle. Jeżeli nas dzisiaj zepchniecie, to zepchniecie nas dzisiaj, a my jutro znów się pokażemy gdzieś indziej. Tak, będziecie jawnymi zdrajcami interesu Polski. Ja się cieszę, że pan załatwił dla siebie podwyżkę i pana koledzy. Naprawdę się cieszę. Polska policja powinna zarabiać dużo, bo pan dzisiaj dlatego tu stoi, bo pan dobrze zarabia. Bo inaczej pewnie byłby pan na L4, a my byśmy tu sobie stali. I by nikt nie panował, i by ci ludzie nie wiedzieli, gdzie objeżdżać. A tak, pan jest, pan ich skierował, pan im pomógł, oni jadą i to jest tylko część, mała społeczeństwa. A chleb każdy lubi. A chleb każdy lubi i każdy musi jeść, jak tutaj kolega mówi. Więc ja naprawdę nie chcę z wami popadać w żaden konflikt, ale musicie zrozumieć to, o czym my mówimy. Skontaktujcie się z ministrem, który jest nad wami, nie jest to problem. Macie tutaj wysoko postawionych policjantów i uzgodnijcie, jakie są zasady działania. Jeżeli chcecie nas dzisiaj siłą zepchnąć, nie, powiem tak. Ciągniki z Podlasia jadą. Co jedzie? Ciągniki z Podlasia jadą.